Sebastian Fabiański wywoła kolejną aferę? Przyznał, posadzono go o gwałt. 35-letni Sebastian Fabiański wciąż szuka mocnych wrażeń. Aktor chce spróbować swoich sił na gali famy MMA. Obecnie mężczyzna angażuje się w promowanie wydarzenia, chętnie uczestniczyć w konferencjach prasowych. W sieci nie brakuje plotek, sugerujących, że Fabiański próbuje tym samym odbudować zszargana opinię, która ciągnie się za nim od czasu, gdy rozstał się z Fashion, co odbiło się echem w kolorowej prasie. Wydaje się jednak, że wulgarne komentarze i krytykowanie innych raczej odstraczy od niego fanów. Zamiast ich przyciągać, gwiazdor nie zamierza jednak gryźć się w język oraz ograniczać, co pokazał podczas ostatniego spotkania uczestników gali. Na zakończenie wydarzenia organizatorzy wymyślili bowiem dla swoich pupilków nietypowe zadanie. Mieli oni bowiem narysować osobowości związane z famy MMA, których nie lubię. Fabiański postanowił wykazać się elokwencją i w zawoalowany sposób, rysując list konopi indyjskiej, nawiązał do youtubera Konopskiego, który swego czasu niesłusznie oskarżył Leksię o wysyłanie roznaglizowanych zdjęć do nieletnich dziewczat. Już wiadomo, dlaczego ta sprawa tak go zabolała. Sam doświadczył podobnej zniewagi? Sebastian przyznał, że wie, co to znaczy zostać niesłusznie oskarżonym, bo sam nieraz borykał się z podobnymi sytuacjami w życiu. Na dowód przywolał w rozmowie o dziwnej pani od mody, z która niegdyś się niezobowiązująco spotykał. Gdy zaczął związek z Mefłasjon, chciał mieć czystą kartę, więc definitywnie zakończył inne romanse. Nagle decyzja nie spodobała się kochance, która wzięła sprawy w swoje ręce. Aż trudno uwierzyć, jak dalej potoczyła się ta historia. Influencerka, której Fabiański nie chciał wymieniać z imienia, próbowała go zastraszyć. Początkowo aktor podejrzewał, że zraniona partnerka powie mu, że jest w ciazy. To, czego się dowiedział, sprawiło go w osłupienie. Kobieta chciała uzyskać od niego dziesiątki tysięcy za milczenie w sprawie gwałtu, którego rzekomo miał się na niej dopuścić. Była aspirująca pania od mody, miała swoją markę i tak dalej. Napisała SMS, Sebastian, musimy się spotkać. Ja mówię, kura jest w ciazy, 100% jest w ciazy. Przyjechałem, cwana pokazała mi w telefonie, żeby nie zarejestrować tego, co miała mi do przekazania. Jeżeli nie zapłacisz mi 50 tysięcy przecinek, to pójdę z tym, co mi zrobili z do mediów. Kura, ale z czym? Domyślacie się. Zachodziło gwałt. Laska próbowała mnie wbić w gwałt. Oczywiście nie było tam żadnego gwałtu, oznajmił zdruzgotany niemiłymi wspomnieniami Fabiański. Gwiazdor przyznał, że jest wyczulony na te tematy, bo sam ma dość trudną historię. Jeśli chodzi o pierwsze kontakty seksualne, jakby tego było mało, Fabiański wspomniał również o tym, że wie, jak to może bolec. Nie wiadomo jednak, czy miał na myśli odrzucenie przez osobę, z która zylo się w bardzo bliskich fizycznie stosunkach, czy może gwałt, który stanowił cłuę jego wypowiedzi. Wydaje się jednak, że jej wspomniane słowa nie zdoleje zatrzeć złego wrażenia, które wciąż ciągnie się za artysta po licznych aferach, które przypadły mu w udziale.